Halo, halo, tu Szczecin. Wreszcie będę miała możliwość porozmawiania z kimś ze Szczecina. Tutaj widzimy TikTokerkę, moją ulubioną Sanię. Cześć. O, witam, witam. Powiedz mi, Sanio, bo zaprosiłem cię do ciebie, bo jestem bardzo ciekawa twojej przygody z TikTokiem i tym, jak bardzo szybko się wybiłaś na tym TikToku. Bo ja pamiętam, jak zaczynałaś od 100 osób, od 1000, dziękowała się za 2000, potem nagle za 10 tysięcy, za 20, 30, a 40 tysięcy prawie obserwujących. Więc powiedz mi, jak się zaczęła twoja przygoda z TikTokiem w ogóle? Ogólnie zaczęło się od tego, że jeszcze wcześniej miałam jedno konto, na którym w ogóle mi nic nie wychodziło. Skończyłam z 26 obserwującymi. Aha, to czyli, że spamowałaś, Nie, ja nie patrzyłam wtedy na jakość. Dokładnie jakość, światło, kolorystykę, nie patrzyłam na to w ogóle i dawałam jakieś efekty, dużo tych efektów. Zauważyłam, że przez co te filmiki nie trafiały dla ciebie, ale założyłam te konto, co mam teraz. Nazywało się wcześniej inne, bo nazywałam się Sandra Sama Mala. Pamiętam moją pierwszą nazwę. I tam się właśnie zaczęło i zaczęłam patrzeć bardziej na kolorystykę, kontrast i wszystko, co się ogólnie dzieje. I ciekawiej zaczęłam nagrywać po prostu. Czyli zakochałaś się w TikToku. No, można tak powiedzieć. I coraz bardziej mi się to podoba, coraz bardziej się wkręcam. A czy popierasz to, że TikTok jest aplikacją dla ułomnych ludzi? Tak, to taka opinia krąży o tej aplikacji. Czy zauważyłaś, bo ja na przykład od kiedy jestem na TikToku, zauważyłam, że jednak tak naprawdę zależy od kontentu i zależy od tego, do jakich ludzi trafiasz, bo naprawdę tam jest bardzo wiele wartościowych osób. Jest dużo, naprawdę. Tym bardziej jest dużo na przykład dzieci. Trzeba bardzo uważać na to, co się nagrywa, jak się do nich mówi. Bo dzieci jest dużo bardzo, ale one są naprawdę. Kocham każdą osóbkę. Właśnie z mojego tego. Nieważne, czy to jest 10-latek, czy 25-latek. Ważne, że im się podoba. A co cię wkurwia na TikToku? Wiesz, u mnie na przykład dwie rzeczy, bo jest tak, że jeśli chodzi o mój profil, komentarze, które muszę usuwać. A drugie to jest wiecznie pojawia mi się dla ciebie osoby na przykład z weryfikacjami, które mają strasznie sztuczne filmy i widać, że są tak jakby grane już wcześniej. Jezu, ja uwielbiam te osoby z weryfikacjami, zwłaszcza jak one robią te pranki na drugiej osobie. To czasami te ich Proszę cię, kurwa, udawane. reakcje nie są takie, jak powinny. A powiedz mi, jak sobie radzisz w ogóle z hejtem, bo TikTok jest jedną z aplikacji, na której na przykład ja się spotkałam z wielkim hejtem i się spotykam cały czas i trzeba sobie z nim radzić. U ciebie bardzo dużo jest nieprzychylnych komentarzy dotyczących twojej wady wzroku, z której naprawdę wielokrotnie się tłumaczysz i ja mówię, kurwa, po co się to tłumaczysz? Ale jak ty sobie z tym radzisz w ogóle? Bo czy to jest, czy już umiesz po prostu żyć z tą wadą? Czy po prostu pogodziłaś się i spływa to po tobie, czy po prostu nadal ten hejt boli? Znaczy, już się z tym przyzwyczaiłam się do tego, można powiedzieć. Wcześniej było inaczej, bo wcześniej mnie to bolało i to bardzo. Ja nie potrafiłam się patrzeć komuś w oczy. A teraz nawet czasami tak specjalnie pokazuję to, żeby ktoś widział, że jestem jednak wyjątkowa i ja sama się uważam za wyjątkową dzięki temu. Kurczę. Czyli to Sandra zapisała. I jeszcze kolejna sprawa. Nie wstydzisz się swojego miejsca pracy, czyli raju, w którym ja to bym była tam napierdalona na pewno cały czas. Pracuję w sklepie monopolowym. Monopolowy Asgard to jest naprawdę bardzo fajny sklep, bardzo sympatyczni ludzie przychodzą. Najwięcej Ukraińców, którzy mnie bardzo chwalą. A poznali cię ktoś z TikToka w ogóle kiedyś w sklepie teraz? Tak, chyba z trzy osoby jakoś. Od miesiąca jakoś z trzy osoby przyszły takie, ja cię skądś znam. Zazwyczaj właśnie, bo wstawiłam, gdzie dokładnie pracuję, nawet pokazałam, jakby ktoś był chętny mnie spotkać albo coś. To raz przyszedł normalnie gang dziewczynek, no były różnowiekowo i chciały sobie robić zdjęcia i to było dla mnie takie miłe, że o. I każda A, chciała zobaczyć na żywo moje oczy. a powiedz mi, a nie myślałaś o takim kontekście, że będę nagrywać na przykład życia pracy monopolowym? Znaczy ja już wiem, że ten taki content już istnieje, a ja chcę coś właśnie oryginalnego takiego Mówisz wymyślić. o mojej idolce tej rudej?
Tak, dokładnie. Dokładnie. Jest Esmeralda, ja pozdrawiam. Moja idolka z miasta, czekam, aż się napierdolimy. Oczywiście jak byłem w Szczecinie, to tak się pisałam na live kiedyś, to się nawalimy, jak przyjadę na Pomorzone do mojej babci. To na pewno dam ci znać wcześniej, żebyś wyszła po mnie z paszczycikami i pójdziemy w tany. A powiedz mi, czy masz jakiś ulubionych TikTokerów, których lubisz oglądać i na przykład oni ci dają na przykład jakiś humor? Dają ci sens życia na TikToku? Jak myślę o takiej osobie, to jako pierwszy oczywiście wiadomo kto. Tak? To uwielbiam. Znaczy nawet czasami wchodzę po prostu tylko na profil i przeglądam wszystkie filmiki albo coś. I naprawdę można się pośmiać, więc bardzo polecam oczywiście. A tak to chyba nie mam nikogo takiego, kto można się pośmiać, tak? Nie jest nic takiego oryginalnego, tylko takie już sztuczne. To podchodzi takie, na przykład sam ten twój śmiech. On sam powoduje to takie, nie. Ja się raz popłakałam w pracy, przysięgam. I to naprawdę. No tak, czy, to... czy popłakałaś się przy tym memie o Szczecinie? To też, aż zrobiłam screena tego, naprawdę. Było fajne. Kiedy ja ktoś mieszka, bo... tam jak mieszkam w Szczecinie czy coś takiego i to było naprawdę, to tak, było bo piękne. Ja zawsze mówię tak, skąd jesteś? Ja mówię ze Szczecina. A on mówi, wow, nad morzem. Ja mówię, no, kurwa, do pracy kajakiem pływała, w ogóle plaży miałam, kurwa, wiesz, dziesiątką jeździłam nad morze, a kurwa, tak naprawdę to tylko Odra i jezioro Dąbiet, więc nadal tak. Mówimy wam jako szczecinianki, że w Szczecinie nie ma morza, a jeżeli chcesz jechać nad morze, to kurwa, trzeba wsiąść w pociąg i jechać 115 km do Międzyzdroju chyba najbliżej, tak? Tak. Nie, chyba to tak. Lubię. No jak oczywiście do... Do tego, do... Do Trzebieży. Znaczy, jeżeli chcemy poczuć morze, możemy jechać już do Trzebieży tak naprawdę, bo to już nad zalewem, to już albo nad Dąbiem samym, to już jak nad morzem prawie. Więc, ja przestałam lubić polskie morze jakoś. No nie dziwię się, mieszkasz nad morzem, z okna patrzysz. A powiedz, co ci wkurwia w polskim TikToku? Sztuczność na 100%, bo to jest jak ktoś gra pod rolę jakąś. Nienawidzę tego, bo to jest, nie ma takiej prawdziwej reakcji. Jak jedna osoba mnie bardzo denerwuje, nie wiem czy mogę powiedzieć. Mów. Jedną osobą, którą blokuję i tak mi się pokazuje Snajka. Ja jej normalnie nie cierpię. Jezu! Ja, nie ona cierpię. Mi się, ja ją zablokowałam i tak mi się pokazuje w duetach. Ja też się zapoznałam, ona jest wszędzie i ona mnie tak denerwuje. I wypowiedzi normalnie z chęcią rozszarpała, naprawdę. A czy myślisz, że tak zauważyła to jedna z TikTokerek, Dobra Faza, czy jak ona tam ma, ona napisała ostatnio taki fajny nagrał TikToka dotyczącego tego, że Nike jest dobrze wykreowaną postacią TikToka, która po prostu jest po to, żeby narobić szumu i potem zniknąć. Właśnie ona twierdzi, że ona jest postacią, którą sobie wymyśliła. Ale ja na przykład patrząc na jej Facebooka i na Facebooka jej mamy, to ona się tego nauczyła z domu. Bo jej mama jest dokładnie taka sama, a jeszcze gorsza. A ty masz ją na Facebooku? Miałam posty od pewnej osoby z TikToka właśnie. Wysyłała mi screeny, co jej mama wypisuje na takie... Ona jest jeszcze gorsza od niej i ona się po prostu od tego nauczyła. Tak samo jak... No jej rodzina nie jest taka, jak powinna być normalna rodzina, bo mają rozwody, jakieś tam bicia i w ogóle. Więc dużo no można poczytać na jej temat. Czyli, że może się okazać w pewnym momencie, że ona nie jest taka, jak się nam wydaje wszystkim, tak naprawdę. Dokładnie. Jest bardzo dużo naprawdę screenów i w ogóle wszystkiego, co wypisuje jej mama, co wszystko jest o niej napisane w internecie. A co byś dał, jaką radę byś dała osobom, które chcą zacząć w ogóle używać aplikacji TikToka, na co powinni zwrócić szczególnie uwagę? Żeby się nie poddawali na pewno. Żeby nie patrzyli na to, że coś im nie wyszło raz nie wyjdzie, drugi raz już na pewno dadzą radę. Najważniejsze, żeby się nie poddawać, bo ja się na przykład nie poddam, ciągam do samego końca i będę ciągła dalej. I żeby nie zwracali po prostu uwagi na hejty, na to, co ktoś do nich pisze, bo powinni wiedzieć, ile są warci i że potrafią. A taka jeszcze nazwa, na przykład, czy nie sądzisz, że
na TikToku znajdują się osoby, które też jakby, które są anonimowe, bo jak wiemy, jest bardzo dużo anonimowych kont na TikToku, które nie mają żadnych filmów, nie mają żadnych obserwacji, są tylko po to, żeby hejtować i tak jak tu wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, te osoby bardzo, bardzo hejtują. Czy myślisz, że TikTok ze względu na to, że jest ten lockdown, stał się popularny, ale też dla osób, które są zakompleksione, nie mają co robić w domu i po prostu przychodzą hejtować twórców? Dokładnie, tak żeby po prostu dowartościować chyba samego siebie, tak mi się wydaje. Bo tak samo jak ja kogoś na przykład zablokuję, dajmy na to z rodziny, kogo, za kim nie przepadam, bo są takie osoby też w rodzinie, to zakładają fake konta i kolejne, a też nie wiadomo, kto się za tym fake kontem kryje. Ludzie po prostu chcą się dowartościować, obrażając innych, bo nie mają szacunku do kogoś, a według mnie jak ktoś nie ma szacunku do innego, to nie ma szacunku do samego siebie. A jak to się, a jak reagują najbliższe osoby twoje, że jesteś twórcą na TikToku, który jest dość popularny? Mój tata sobie założył TikToka i polubił mi każdy, dosłownie każdy filmik. Każdy komentuje, wysyła mi non stop jakieś śmieszne filmiki na Messengerze. Moja mama też sobie potem założyła, bo chciała zobaczyć, co robię. I tak samo moja babcia założyła. Mój narzeczony ma TikToka tylko po to, żeby oglądać mnie. Więc są, no można powiedzieć, dumni. Ze mnie tata cały czas mi wysyła screeny, ile już mam obserwujących, żebym wiedziała, żebym czasem nie przegapiła. Więc... Raczej rozczarowani mną nie są, tak mi się wydaje. Ale to fajnie, bo że jest wsparcie. A narzeczony? Jak się czuje, że jest taką z gwiazdą szczecińskiego TikToka? Bo jeszcze na Szczecinie jest jeszcze jedna taka gwiazda, dwie gwiazdy są w sumie. Bishop, tak chyba? I ta taka jedna zweryfikowana, taka czarna, rybicka, czekolada ma. Tą czarną znam, ale... Ja niestety za nią nie przepadam, ale ją znam. Klnie bardzo dużo. Co? Klnie bardzo dużo, jeśli o tą samą mówimy. Znaczy, ja się dziwię, że ona ma weryfikację w ogóle, nie wiem jakim cudem. Ja też. U nas dużo klnie, bardzo dużo i to jest takie troszeczkę niefajne, bo jednak jest dużo dzieci na tym TikToku i powinno się dawać przykład. Ona ma milion chyba obserwujących. Na Instagramie ma to samo, też ma dużo. No to czyli, że jest, no to wiesz, no nie wnika, może ma taką naturę i tak naprawdę nie, może taka jest to, ja jej nie, znaczy nie lubię, bo nie wiem, no po prostu jej nie lubię, ale może dlatego to wynika, że kiedyś może miałam taką jakąś nieprzyjemną po prostu z nią jakieś starcie na TikToku, może ja sobie mówiłam, może jest inna, ale fajnie, że w Szczecinie są twórcy, którzy są popularni, bo nawet paru jest takich, chyba nawet widziałem taką Filipinkę. No, paru jest, ale nie każdy znam. Oglądam, ale jest rzadko co, kiedy ktoś mnie zaciekawi. Ktoś musi dla mnie naprawdę bardzo ciekawy content tworzyć, żebym ja po prostu to oglądała. To czy jesteś wymagająca? Bardzo. A powiedz mi, dużo osób, dużo takich dzieci pisze do ciebie na przykład z jakimiś problemami, na przykład traktują ciebie tak poważnie, po prostu by chcieli do ciebie jakąś radę i czujesz się troszeczkę jakby stłamszona tym, że piszą do ciebie z głupotami, czy cię podrywają też, opowie. Znaczy, jak miałam, pamiętam, 7 tysięcy, jedna fanka powiedziała, że jestem ich mamą i od tamtej pory jakoś tak doszło do tego, że jestem mamą po prostu tych obserwatorów. Niektórzy piszą nawet mamuśka. I na Instagramie czasami się zdarzają takie sytuacje, że po prostu parę dziewczynek pisze do mnie z takimi przykrymi sytuacjami bardzo, na przykład domowymi albo z chłopakiem, co zrobić w ogóle. Ale ja bardzo lubię pomagać w takich sytuacjach, znaczy daję rady. Po prostu, bo nie chcę też narzucać im, co mają robić, swojej woli. Więc staram się im pomagać. Dla mnie to nie jest takie tłamszone, czy jak to się mówi. Mhm. Czuję się, że wiem, że mogę komuś pomóc. Bardziej mnie denerwuje to, jak na przykład ktoś do mnie pisze na Instagramie, na przykład czy go zapromuję, czy mu zrobię spam, czy to, czy tamto. Tak samo jak dodałam filmik, że oddałam obserwację. Tam ponad 700 komentarzy, a mi na 100% nie dasz. I jeden komentarz był: na śmierć mojej mamy nie dasz mi obserwacji. Pamiętam.
Boże! To jest przerażające. Ja na przykład sama sobie obserwuję, tak dałam sobie na, nie wiem, na pół roku po może 100 osób, bo też ja mam dla ciebie bardzo takie specyficzne jakieś, nie chcę opowiadać o tym, ale jestem przerażona, jak ja mam dla ciebie. Jakieś pogrzeby, jakieś krowy, jakieś węże zwiedzające zające, więc ja nie chcę o tym opowiadać, bo ja nie wiem. Ja nawet już zaczęłam pisać komentarze, dlaczego ja mam ciebie wlać ciebie na przykład, albo jakaś dziewczyna, jest to ja nie mogę po prostu, bo to sobie będzie leciało publicznie, bo ja mam dla ciebie po prostu tragiczne, więc nie chcę jakby o tym gadać. Powiedz mi, jak ci się mieszka w Szczecinie w ogóle? Co robisz oprócz tego, że pracujesz w sklepie monopolowym? To jest ciekawe. Bardzo dużo śpię. No dlatego, bo pracujesz na polowym. No pracuję, ale czasami też na przykład z moim narzeczonym do pracy razem jeździliśmy, bo on pracuje jako dostawca burgerów. Mhm. Jeździliśmy bardzo często właśnie z nim, jeździłam, żeby jakoś tam swój czas ułożyć, albo jeździłam do mojego rodzinnego miasta, albo chodziłam sobie po Kaskadzie po prostu. Nie mam jeszcze tak dużo znajomych tutaj w Szczecinie, więc nie mam za bardzo z kim wychodzić, tak można powiedzieć. Rozumiem. To bardzo tobie dziękuję za to, że się zgodziłaś z nami pogadać. Mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy nieraz na TikToku. Ja muszę znikać i muszę jedną rzecz przekazać ostatnią. Mów. Masz wielkie buziaczki od Klaudii. Powiedziała, że jesteś bardzo słodka. O Boże, dziękuję. No i powiedziała, że mam przekazać, więc to było tyle. Nie ma problemu. Sania, bardzo Ci dziękuję, że się zgodziłaś. Na pewno link do Twojego Instagrama i do Twojego TikToka będzie tutaj pod spodem. Dzięki Tobie, że oglądasz Wirusowy Tube Live. I kolejne pytanie, takie ostatnie na pożegnanie. Czy lubisz swoich fanów ze społeczności LGBT? Kocham, ubóstwiam, naprawdę. Kocham każdego człowieka na świecie, to naprawdę tak bardzo kocham ludzi, że to jest szok. Boże, bardzo dziękujemy. Sania, to bardzo Tobie dziękuję i życzę Tobie miłego wieczoru. Buziaczki. Wzajemnie. Pa, pa.